Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej takim wzorem jest. No dobra, przepiszmy sobie funkcję, czyli mamy y równa się minus 2 trzecie x plus 4. No i pokażę Wam dwa sposoby na poradzenie sobie z tym zadaniem. Pierwszy sposób jest taki, no chyba najczęściej jest stosowany, że pamiętacie, że w przypadku miejsca zerowego, no to miejsce zerowe jest to punkt przecięcia wykresu funkcji z osią o x-ów, czyli jak to sobie narysujemy w ten sposób, to to będzie nasze miejsce zerowe. Czyli w tym przypadku y zawsze będzie równy 0, czyli podstawiamy sobie pod y 0, czyli tutaj, i wyznaczamy x, czyli to nasze miejsce zerowe. Czyli mamy tak, 0 to minus 2 trzecie x dodać 4, minus 2 trzecie x przenoszę na lewą stronę, czyli mamy 2 trzecie x równa się 4, no i obie strony mnożę przez 3, czyli mam 2x równa się 12 i obie strony dzielę przez 2, czyli x równa się 6. No i to będzie nasze miejsce zerowe, czyli poprawna jest odpowiedź B. To jest pierwszy sposób. Sposób drugi jest taki, że znacie wzór na miejsce zerowe w funkcji liniowej, czyli to będzie minus B podzielić przez A. No i teraz tak, jak mamy taki wzór, no to wzór w postaci kierunkowej funkcji liniowej wygląda w ten sposób. Czyli a to będzie to, co jest przy x, czyli to będzie a więc nasze a to minus 2 trzecie, a b, czyli wyraz wolny, to będzie to, co znajduje się w tym miejscu, czyli w naszym przypadku b będzie równe 4. Podstawiamy to sobie do wzoru, czyli mamy x, o, coś mi poleciało, poczekajcie chwilkę, czyli x0 równa się minus b, czyli minus 4, podzielić przez minus 2 trzecie, a więc mnożymy to sobie przez odwrotność. Już widzimy, że wynik na pewno będzie dodatni, bo mamy liczbę ujemną, podzielić przez liczbę ujemną. 4 to będą 4 pierwsze, dzielimy przez 2 trzecie, a więc mnożymy przez odwrotność, czyli 4 pierwsze razy 3 drugie, to 4 razy 3, 12, 1 razy 2 to będzie 2, 12 na 2 to będzie 6, czy tym sposobem oczywiście wynik wychodzi nam dokładnie taki sam.